Przerażający obraz. Wycofujący nacjonaliści próbują nie zostawić kamienia na kamieniu. Dramat mieszkańców wciąż trwa. Ci z części zajętej przez okupanta są przymusowo wywożeni do Rosji. Okazało się, że to wszystko wygląda nie tak, jak myśleliśmy. Naszymi prawdziwymi wrogami są Ukraińcy z oddziałów Azow, którzy chcieli nas po prostu zabić. A mieszkający w części, która wciąż się broni, umierają z głodu. Ci, którym udało się z niej uciec, opowiadają wstrząsające historie.